Jeziorze to największa spółdzielnia mieszkaniowa w Olsztynie. W czasie zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa jej zarząd oraz pracownicy dbają o to, by mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Przygotowaliśmy to, co było możliwe w naszym zakresie, aby mieszkańcy byli przynajmniej ze strony spółdzielni zabezpieczeni. Nasze panie sprzątające stosują płyn dezynfekcyjny do takich elementów na klatkach schodowych jak poręcze, klamki te zewnętrzne, przyciski domofonów, również wnętrza wind są odkażane, przyciski w windach, to co najczęściej czego się dotyka. Czy dzięki tym działaniom mieszkańcy czują się bezpieczniej? Oczywiście, zawsze w jakiś sposób pozwoli to zminimalizować ryzyko zarażenia się tym panującym obecnie wirusem. Nie wiadomo, czy wszyscy myją ręce i wszelkie dodatkowe środki zachowania ostrożności są mile widziane. Ze względów bezpieczeństwa rekomendowany jest kontakt telefoniczny lub przez internet podczas załatwiania spraw w siedzibie spółdzielni. Prosimy naszych mieszkańców, żeby osobiście nie przychodzili do biura spółdzielni czy do biura administracji, żeby załatwiali wszystko co można telefonicznie, mailowo lub poprzez kontakt naszego portalu internetowego. W dużym skupisku ludzi, jakim są osiedla mieszkaniowe, ważne są pewne zasady dotyczące wspólnych przestrzeni, z których korzysta wiele osób. Windy, jeżeli musimy korzystać z nich, to oczywiście pamiętajmy o tym, żeby te windy były nieprzegęszczone. Spróbujmy podróżować pojedynczo albo w małej ilości ludzi, a poza tym jest zawsze tak, że w windzie jednak czegoś dotykamy, czegoś się trzymamy. Więc i tutaj zasada mycia rąk po korzystaniu z tego typu urządzeń jest, że tak powiem, konieczna i zasadna w sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili. Z powodu zagrożenia koronawirusem zmienił się również harmonogram prac remontowych wykonywanych w budynkach spółdzielni. Wstrzymaliśmy też prace remontowe we wnętrzu mieszkań, wymiany pionów wodociągowych i kanalizacyjnych, żeby dodatkowo nie narażać ludzi, a te roboty są wykonywane na przykład w piwnicach, gdzie poziomy wodociągowe są robione. Po Jeziorze to najstarsza z olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych. Wielu mieszkańców to seniorzy, a to właśnie oni są szczególnie narażeni na dotkliwe konsekwencje wynikające z zarażenia koronawirusem. Apel do osób starszych, jeżeli to nie jest konieczne, to przez najbliższy czas nie opuszczajmy swojego mieszkania. Jeżeli istnieje konieczność dokonania jakichś zakupów, poprośmy o to jakąś osobę, aby nie przemieszczać się do sklepów, w których zawsze jest sporo ludzi, a więc takie warunki, jak gdyby swoistej kwarantanny dla osób starszych są w tej chwili zasadne i celowe. Społeczność mieszkańców Pojezierza jest pomocna i seniorzy z pewnością nie będą pozbawieni sąsiedzkiego wsparcia w tej trudnej sytuacji. Tutaj jest wielu mieszkańców, którzy mieszkają od dziesiątków lat i znają się. Także te więzi istnieją. Wszystkie istotne dla mieszkańców aktualne informacje znajdują się na stronie spółdzielni Pojezierza www.smp-olsztyn.pl. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv